Minęła godzina 16. Zapraszamy na nasz popołudniowy program Miłego Popołudnia z TVP3 Lublin. Marta Gogłoza i Grzegorz Kuna. Proszę Państwa, to od rana trwają pewne przygotowania. Już jesteśmy wszyscy w blokach, bo minęła godzina 16, tak jak powiedziałaś. A od rana, Grzegorz wspomniał, są nasi goście, którzy już tutaj się przygotowywali, żeby specjalnie dla Państwa wystąpić. A jak już troszeczkę widzieliśmy, ale zobaczmy, jak się przygotowywali. Mr. Geno, Mr. Jack będą dzisiaj z nami do godziny 18. My też Państwa zapraszamy, bo jesteśmy do 18, ale zobaczmy, co między innymi... w programie, tak? Programie dziś. Teraz, drodzy Państwo, poruszymy temat, który tak jakby nie jest nam obcy. My wszyscy o tym wiemy. Natomiast są osoby, które bardziej tak jakby przywiązują do tego uwagę i... Tak. Starają się pomóc, starają się coś w zakresie tym robić, bo mają doświadczenie. Zaburzenia odżywiania. Doktor, bo jest pan, ma pan, jest pan chirurgiem, więc co ma chirurgia wspólnego z wiedzą na temat odżywiania? Doktorze, a do czego mogą doprowadzić zaburzenia odżywiania? Bo to jest rzeczywiście no, dość groźna choroba. Tak, dzieci i młodzieży szkolnej. I tu z tej okazji w imieniu całego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i wszystkich uczelni wyższych naszego miasta zapraszamy serdecznie na jubileusz. Jak pobudzimy metabolizm, to inaczej się przyjmują te nawet te mniej zdrowe przekąski, jeżeli on jest rozbudzony. No właśnie, ale to jest bardzo istotne, bo... Z jednej strony, tak jak tutaj rozmawialiśmy w kuluarach, jest pan chirurgiem, no dobrze, no, ale, no co chirurgia ma teoretycznie do tego? Ale fakt jest faktem, że jak już wydarzy się coś złego i taka osoba trafia na stół, no to też w momencie, kiedy jest to osoba zdrowa, szczupła, to inaczej taką osobę się operuje, inaczej się leczy, inaczej ta osoba wraca do normalności później, prawda? A co innego w przypadku, kiedy faktycznie... No, wylewa się tu i ówdzie. Prawie w ogóle nie zastanawialiśmy nad tym, że konsekwencja bycia otyłym może też mieć faktycznie wpływ w tego typu sytuacjach. I to jest też niezwykle ważne, żeby w ten sposób też docierać do młodych osób, mówić o tym, bo no to jest takie namacalne, to jest takie no, łatwe do wyobrażenia, prawda? No nic, dziękujemy bardzo za rozmowę, dziękujemy za to uświadomość. Mam nadzieję, że Państwu też troszeczkę to otworzyło oczy, bo my faktycznie siedzimy, podjadamy, no tu troszkę wystaje, tam troszkę wystaje. Jakie konsekwencje mogą być? A jak przyjdzie już to do czego i trzeba zoperować pewne części ciała, no to zaczyna nam to przeszkadzać. Posiłek, który razem przygotowaliśmy i porozmawiać o problemach. No może ja zaproszę też pana doktora do tego slow foodu. Zobaczmy, jak tam idzie naszym panom, Mr. Gelo i Mr. Jack. Zapraszamy. Tutaj od rana pracują, a w zasadzie tutaj ugniatają ciasto. No i pan doktor przyszedł sprawdzić, czy to będzie zdrowe. Co wy tutaj, drodzy państwo, robicie? Bo to, że śpiewacie, to my to wiemy, bo już nieraz byliście u nas i na pewno dzisiaj też pokażecie swoje zdolności i to, jaką muzyką się zajmujecie. Natomiast, ale tutaj widzę, że doskonale sobie robicie. Grzegorz, ty nie jadłeś, chociaż no dobrze. Nie, powiesz? Nie, oczywiście, że nie. Elżbieta jadłem. Wójcik, cech rzemiosł spożywczych, że absolutnie to była jedna z najlepszych rzeczy słodkich bułek, jakie w życiu jadłam. A która to była? Pokaż. Nie pokażę. Była to drożdżówka z maliną. Pokaż. Tak, to było, to. Drodzy państwo, coś takiego małego, natomiast jest to absolutny raj dla podniebienia. Z czego to jest, że to jest takie dobre? Właśnie ze względu na to, że jesteśmy propagatorami przede wszystkim rzemiosła. Tego, co dobre. Tak jest. Tego, co zdrowe. I tradycyjne. Smaczne przede wszystkim. Smaczne przede wszystkim, tak jak pani, ale też produkty typowo domowe, rzemieślnicze. No czego? Pokażę. Dobrze? Mogę? Tak jest. Ja to mogli spróbować właśnie 15 września. To jest tradycyjna bułka drożdżowa. Boże. A taka, którą kiedyś jadano z mlekiem na śniadanie, obiad i kolację. I z miodem, też. I z miodem też. I miody też będą właśnie na lubelskim święcie chleba. Jak to się rusza. Proszę zobaczyć. Jak to pachnie. Cudowne, ja to muszę wspaniałe. Pokazać. I naprawdę smaczne.
No właśnie, też warto tu powiedzieć, że jest też taki makowiec, prawda? Makowiec też robiony taką tradycyjną metodą. Tak, to jest tak zwana strucla makowa. To jest nic innego jak piruch z makiem. Tradycyjnie kiedyś nazywany na wsiach. Natomiast na naszym święcie chleba będzie tradycyjny makowiec lubartowski z piekarni Siej, który jest wpisany również na listę produktów tradycyjnych. Pachnie? Bajką. No spróbuj. Ale to ja myślę, że należy spróbować. Nie trzeba tego namawiać. Ręcznie ucierałam dzisiaj od rana, więc naprawdę proszę zobaczyć. Drodzy Państwo, my tutaj się troszeczkę rozmarzyliśmy w smaku, patrząc na to, co przed nami. Ale pachnie przede wszystkim. Pachnie, tutaj. Tak, dokładnie, bardzo pięknie pachnie, ale czas na zmianę tematu. Teraz, drodzy Państwo, też będziemy rozmawiać o różnych smakach, o smakach, które pojawią się w naszym programie weekendowym Weekend TVP3 Lublin już w najbliższą niedzielę 15. Będziemy w Wojsławicach, a tam kultura, tradycja i placki. Z nami jest Henryk Gołębiowski, wójt gminy Wojsławice. Dzień dobry. Dzień dobry panu serdecznie. Dzień dobry. Oraz Patryk Banachiewicz, prezes Stowarzyszenia. Daszka Grzegorz. Dobrze. Bazylię. O, i dawkujemy ją pięknie, śpiewająco. O. To zanuj coś. No to coś właśnie. Zawodowcy tu pracują. Drodzy Państwo, to panowie się bawią, a ja może zaproszę Państwa. To jeszcze będzie oregano. Będziemy teraz rozmawiać o też poważnych rzeczach. Pomagaj nam, bo nie wyrobimy się. Proszę, zapraszam. Piękne. Niesamowity świat przyrody. A tak. To, co wspomniała Ania, czyli w najbliższy poniedziałek, godzina 17:55 w całości będzie można ten reportaż zobaczyć, o którym przed chwilą był zwiastun tego programu. Tak, drodzy Państwo, więcej na pewno będziemy mogli zobaczyć na antenie już w najbliższym czasie. A teraz witamy serdecznie naszych gości. Mirosław Nogalski i Roxana Nogalska. Ludzie, którzy odkrywają przed nami niesamowity świat przyrody. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy Państwo, powiedzcie, gdzie wy takie piękne rzeczy znajdujecie? Bo z tego, co wiem, to wy również odkrywacie je na Lubelszczyźnie. Tak, tutaj mogę pokazać. Wyżej mikrofon, proszę. Wyżej. Tutaj mogę pokazać. Tutaj mamy palmę z lubelskiego. Proszę zobaczyć. Mogę zobaczyć? Ja pokażę do kamery, będzie lepiej widać. To jest palma z lubelskiego. Tak. Jak w Lubelszczyźnie była palma? Tak, tak było ciepło, że były palmy. Vanadinit z Maroka. Proszę zobaczyć, tutaj jest vanadinit z Maroka. Septeria z Madagaskaru, z Pakistanu. Akwamaryny, szmaragdy z Pakistanu, turkus z Boliwii i z Nepalu. Tutaj mamy rubiny, tutaj mamy malachit i mamy tak dwa szkła. Takie jedno szkło jest firmy Moser, to jest aleksandryjskie, a to jest firmy Niemen. Bez nazwy. Bez nazw. Ale bardzo piękne. Przepiękne. Ale nie znalezione w ziemi, tylko tak. To są praktycznie okazy z całego świata. Bo jak zdobywacie Państwo takie okazy? Są wyjątkowe i niepowtarzalne. Te rejony w Portugalii, trochę we Francji. Także mamy dużo przyjaciół tam i tam po linach i też się zbiera minerały. Także to też jest takie trochę niebezpieczne. Pani też się zaraziła, jest pani synową tutaj pana Mirosława i też się pani zaraziła tą pasją, z tego co wiemy. Jak to każda kobieta. No tak, no błyskotki w ogóle. No akwamaryny, turkusy piękne, granaty. Przecież to wszystko to, co kobiety kochają. Nie, no to się zaczęło tam z czasem coraz więcej. Oczywiście to się zaczęło od takich kamieni szlachetnych i z czasem coraz więcej tego wszystkiego, więcej tych minerałów i poznawałam i cały czas się uczę. Nie byłabym sobą, gdybym tego nie wzięła i się nie dopytała. Co to takiego? Jest takie to ciężkie. Co to jest? Odwrotnie. To jest matryca do wypiekania hostii. Z 1766 roku. Czy daje się drugie życie, prawda, jeżeli spotkacie coś takiego pięknego? Tak, bo to było gdzieś znalezione w ogóle na złomie. Nikt nawet nie wiedział, do czego to służy. I dopiero po jakimś odczyszczeniu, takim dosyć gruntownym, okazało się, co to jest i do czego to służyło w ogóle. Nie? Te znaki, które są, one coś oznaczają? Już tam widzieliśmy. To są znaki do hostii. Do hostii. To są po prostu takie insygnia już typowo kościelne, religijne, nie?
Także jak będzie, bo to ewentualnie, bo tak, mam takie wrażenie, że to się rozgrzewało na gorąco. To się, tam się wlewało można ciasto, ciasto i... Oznakować. To nie ten... Nie to urządzenie. Nie ten przyrząd. No właśnie, ale bardzo, jak powinniśmy, bardzo pasja piękna, ale jak pan wspomniał, no niebezpieczna. I to też trzeba uważać, prawda? Gdzie się jedzie, w jakie tereny się jedzie, gdzie można szukać, a na przykład gdzie nie wolno. No my świecą szkła i w ultrafiolecie, proszę bardzo zobaczyć, jak na przykład rubiny to czerwone są, proszę bardzo zobaczyć. To jest szkło aleksandrytowe. Kamery nie nadążają za panem, wolniej. Proszę, wolniej trochę. Tak, bo chcemy to pokazać. To jest szkło proszę przytrzymać chwilę, o tak. Aleksandrytowe, ono świeci na różowo-czerwony kolor, a rubinowe świeci tak na zielono-żółty. Ale to nie tylko skamieniałości, to nie tylko takie piękne minerały, ale również macie różnego rodzaju porcelanę zachowaną. Tak, mamy u nas w ogóle na terenie, to jest i taka właśnie wystawka ze szkłem, z porcelaną. Jest dużo i polskich, i z całego świata eksponatów z porcelany. Także można, naprawdę jest bardzo dużo ciekawych przedmiotów. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. No właśnie, musimy o tym wiatraku powiedzieć, o salony wiatrak roztocza. To dzięki panu będziemy mogli go zobaczyć. Znaczy, możemy go zobaczyć. Jeden, jedyny. Niepowtarzalny. Bliżej mikrofon. Wiecie państwo, ten wiatrak... Drodzy państwo, no to my teraz podążamy. Idziemy, zobaczymy. Podążamy się, proszę za pierogami. Państwa, dziękujemy pięknie. Teraz wszyscy. Tak, bo tutaj do zobaczenia. Geno i Mr. Jack. Teraz ja idę w środek. Do widzenia. Tak, tylko psy. To też trochę inaczej, tak jakby do tych ludzi później tą miłością pałają, prawda? Oj, są bardzo wierne, bardzo wdzięczne. Naprawdę to widać po tych zwierzętach. One są tak kochane i ja uważam, że ja nigdy bym nie kupiła psa. Zawsze tylko adopcjaka.